Halo, halo, z tej strony Prezes Dziaro, witajcie moi kochani widzowie na kolejnym filmiku. Tym razem takim nietypowym będzie świąteczna akcja, a mianowicie akcja sub za sub. Co to znaczy sub za sub? O co chodzi z tym wszystkim, tak? Mianowicie zaraz wszystko wytłumaczę. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie odśnieżać podwóreczko, już trochę to odśnieżyłem, jak widzicie, tym oto Ferdziem. Co? Ferguson z turbo, z balunkami z przodu, z turem 3B. Co to jest? Co ty za mody robisz, prezes? Co to za jakieś edycje gówniane? Gówno edity jakieś, do dupy. Wszystkiego się na odcinku również dowiecie. Oglądając cały odcinek, czy na pewno się wszystkich informacji dowiecie, co na temat Fergusona i tak dalej. A naprawdę jest co oglądać. Jest tak dopracowany, już ma tyle bajerów, że udało mi... Niestety praca z kolego z zagranicy nie udała się. Sam musiałem sobie zrobić skrypt add config, zrobiłem, jest rewelacja. Dobra, bierzemy się za odśnieżanie i mówię wam, co to za świąteczna akcja sub za sub. Więc tak, może, no zobaczcie, tak wygląda w środku, Fergusonik na Udimach. Wiem, że fajnie. Sporo konfiguracji, czyli takie rączce, co widzicie, to jeszcze nic. Odpalimy. Mamy diody, kontrolki, światełka. Dlaczego poczepiłem z tyłu kultywator? A dlatego, że przeciwwaga jest taka, wiecie, jako to jest taki traktor, a tak ten oto sposób. A ten oto sposób nie będzie mi latał ślizgo się na śniegu, tak jak u mojego grybka na filmiku jednym. Będziecie mieli do niego link w opisie. O co chodzi z tą akcją sub za sub? Mianowicie, 6 grudnia jak co roku jest świąteczny blok reklamowy na Polsacie. Z tej oto okazji wymyśliłem, że i my możemy sobie pomóc. YouTuberzy, którzy mają po 10 tysięcy subskrypcji, po 5 tysięcy, po 100, po 50, po 10, po 2. Każdy sobie może pomóc w postaci sub za sub. Dlaczego? Co to znaczy i tak dalej? A mianowicie, w komentarzach pod tym filmikiem każdy, który chce sobie wymienić się subskrypcją, na legalu pisze się, czy chce się zamienić sub za sub. 100% legit, ja nikogo tu nie będę usuwał, nic takiego. Zablokowało. Jak ktoś chce, pisze sobie, wymieniamy się i on będzie zadowolony, ja będę zadowolony, inni będą zadowoleni. Wiecie, o co chodzi? Pewnie tak. Jak ktoś nie wie, to mówię jeszcze raz. 100% legit, sub za sub. Jeżeli jakieś komentarze będą nazwiska, czy coś, będę to od razu usuwał. A jak będzie ktoś napisze komentarz, czy się wymieniamy sub za sub, czy tam ja, czy ktoś inny z moich widzów? Żaden problem, może się wymieniać. Ja tego nie będę usuwał, dla mnie może tak być. O to chodzi. Tylko pamiętajcie, że przy dużej ilości komentarzy nawet pod innym odcinkiem YouTube potrafi usunąć kanał, więc też musicie z tym uważać, żeby nie było tak, że kanał stracicie przez ten kanał. Blokuje w śniegu. Dźwięki nie są moje w przypadku, już teraz to mówię, ale jak będzie wiosna, wiosna, jakieś prace polowe, to z Wikiem rozmawiałem i wszystkie dźwięki u niego nagram na nowo. Tur to samo nie jest mój, tur jest od Polish Mod by Karas, już pamiętam. Dlaczego go wziąłem? Ponieważ tak, jak wam to wytłumaczyć, tak bym się rozumieli, bo wiem, że to nie potrafię zrobić. Widziałem na internecie różne wersje Fergusona. Fergusona 2.5.5, 2.3.5, turbo, bez turba, z torem dwusekcyjnym, trzysekcyjnym, czterosekcyjnym, z bankami, z rolniczymi przód. No, różne najróżniejsze wersje widziałem. I stwierdziłem, a, zresztą co ja już tylko parę tygodni dłużej posiedzę i zrobię takie wersje. No i właśnie zrobiłem takie wersje, że różne koła, różne tury. Wszystko wam pokażę później. Sobie. Poza odcinkiem trochę pocierzałem, bo chciałem już mieć trochę z głowy, to też nie chciał mi się tak działać, łyżki nie chciały żadne brać, a się okazało, że brałem na terenie, który nie jest mój, czyli pod sklepem spróbowałem. Nie mądry ja, no ale jeszcze nigdy nie grałem na śniegu, to jest moja pierwsza gra, pani mówi, że to jest śnieg, to się była tylko 15. A co do 15? Co z tym farmingiem robię?
A no właśnie miałem mieć tam, miałem mody robić 80, Foxinkę, 16-14 Ursusa. Ale co wyszło? A dzięki waszym kolegom wspaniałym, którzy dalej kradną na modyfikacje innym, tych modów już nie będzie i już o 15 zapominamy. Już 15 nie będzie w ogóle nigdy na moim kanale. Już 15 koniec. Usunięta została i wszystko było związane. Jedynie co na fany moment jeszcze zobaczycie, to jest 15 sekund, tak jakiś tam. Ale tak, to już jest koniec. Dobra. Będzie się ktoś wkurzy, to tam chciałby coś zrobić moda w 15, tam chciał, żebym zabił. Gdybyście, nie wiem, przestrzegali zakazy, nie wynosili tych modów lub zgłaszali mi te modyfikacje, które gdzieś tam zostały wyniesione, to by tego nie było. No ale jak ja widziałem ten cały dzień po premierze, przyjrzał się Marcus Solis, a już na mod QS, coś takiego, taka strona, już 60 była wyniesiona, no to trochę słabo, czy nie? Na dwóch innych linkach, w ogóle nie moich. No to kto, po co ma opcję zarabiać na tym, to jest porażka totalna. No i dlatego nie będzie tych modyfikacji do 15, ale będą do 19, na przykład ten Fairwood Sionik. Naprawdę, jak wam pokażę za sklepy, to nie jedna osoba się zdziwi, co on posiada. Jak to Ferguson w śniegu jest bardzo leciutki i zaraz się kopie. Widzicie, że tutaj naładowałem, żeby z tyłu, a przejazd sobie. Właśnie gdyby nie te konfigurę, to bym właśnie to zaczepił, chyba to nie zaczepił szczepem, ale żeby tak było, to trzeba pojechać do warsztatu i zaczepić ten ustawić. Wszystko za mną zaraz tłumaczę sklepie. Tylko na razie odliczę się do tego konfigura. Tylko to nie brudzi się jak idzie. Trochę na brud, trochę na śnieg. Wczoraj właśnie było. Wczoraj byłem jako wolontariat, pomagałem w Caritasie. Pomaga innym osobom, tak jak na internecie jest, tak jak w takiej rzeczywistości. I dziś, dziś będzie świąteczna dziś. Nagrywam w sobotę, byłem w piątek po pomoc w Caritasie, a odcinek będzie standardowo w niedzielę. I stwierdziłem, że my też zrobimy świąteczne akcje na internecie. Czyli akcesów dla sub. Na pewno jak jakiś, nie wiem, mały widz, młody jakiś osobnik. Nie wiem dlaczego dzieci się nazywają, którzy mają po 100-200 subskrypcji, nazywają się youtuberami lub mają fanów, bo mając tyle, to sobie nic nie masz, nie osiągnąłeś. Ja osobiście jak zaczynałem tę karierę, to nie nazywałem się youtuberem ani fanu, bo wiem dopiero, że to się ma, jak się osiągnie tym 1000 subskrypcji i te 4000 mikrofonności, czyli można zarabiać też. Więc nazywając się przy 200 tam przy 500 subskrypcjach widz, że ma się widzów, jest się youtuberem, to jest trochę słabo, a nawet i bardzo słabo. No jak chcesz się wybić, to możesz tym odcineczkiem się wybić, no ale nazywając się tak, to nie wiem, dla ciebie może dla siebie ja jesteś taki youtuber czy coś, ale to wybić to trzeba osiągnąć. Mieć te tysiące pod filmikami. Jak ja zaczynałem, to nie odbrałem się tam w ogóle YouTube'a czy coś, bo to najpierw to było takie. W ogóle chciałem coś zrobić, a nie już YouTube'a w ogóle. A teraz to już mi lot, to jest już po tych linkach, co ukradli ludzie i tak dalej, to już mi lot, to jest jak to wygląda i tak dalej. To czy ja nie jestem YouTuberem, czy nie wiem, ale robię to, bo robię i to. Co do kultywatora, też zostanie wydany na Udimach, na razie jest na Divus, ale już jest model rozłożony pod budynki. Wszystko dostaniecie po świętach, ale z pewnym limitem. Efektu nie dostaniecie tak od razu sobie, jak pisałem na kartach społeczności. Dostaniecie go, jak kończę, to po przekroczeniu 5000 subskrypcji dopiero.
pewna ilość osób się wkurzyła. Dlaczego tak? Dlaczego nie wcześniej? Dlaczego tak robisz? I tak dalej. No jeżeli wy potraficie grać komuś w modyfikacji i tak dalej, no to dlaczego ja mam to wydawać bez żadnych limitów i tak dalej? A że przy nim siedzę już praktycznie rok od początku, więc mam prawo do tego i tak to zrobię. Chcecie? Będziecie wbijać, próbować. Nie chcecie? Będzie musicie. Ja tam mi to, że ktoś tak bierze usług za taką rzecz, bo tam jest sobie to nie jest jakaś taka tam teraz uciekać tak dalej. Kiedyś to może i było prawie, nie? A te 5000 to jest taki bardziej taka zapłata dla mnie za tego, którego dostaniecie na darmowym linku, nie na jakimś płatnym dodatku. I żadnych płatności przed premierą za niego nie chcę, żeby nie było pisania, że zapłacacie tyle i tyle, ale mi wydajesz. Element to kończy, zaraz osoba jakaś wydaje tyle z tego będzie. Więc to tak też wygląda. Jak widzicie, Ferguson też się w środku brudzi na brązowo, tchórzu. No trochę słabo to wygląda, żeby się tak brudził w zimę. Ale to nie jest mój problem, tylko to jest problem farminga. Chyba, że skrypt do realnego brudzenia by tu pomógł. No, nie zainstalowałem go niestety. Ale myślę, że jakby się tak zainstalowało, to by był brud biały jakiś, nie? Tak wygląda. Rama, która jest na nowo zrobiona, bo nie widziałem na internecie takiej, żeby nie wiem, żeby skopiować na przykład, jak to kiedyś robiłem, czy inni robią, że sobie z innych modów kopiują. Nie, musiałem ramę na nowo zrobić, ponieważ takiej nie było na internecie. Zrobiłem. Jest. Jest na razie na Ultima, ale będzie też i na... Jest na razie na Dibus, będzie na Ultima. To tak. Będzie. 12 minut nagrywamy, czyli to powiedziałem. Powiedziałem, że na 5000, powiedziałem, że fakt jest sukcesów. Jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś nie słyszał lub nie rozumie. W komentarzach pod moim filmikiem możemy się wymieniać dowolną ilością subskrypcjami. Jeszcze tylko tak dopowiem, pod moim głównym komentarzem proszę nie wtedy sub za sub, ponieważ ja ten komentarz bym usuwał. Mój główny komentarz nie jest po to przy tym filmiku, żeby wymieniać się subskrypcjami, tylko po to, by pisać do mnie jakieś prośby czy tak dalej. A jak będziecie chcieli się ze mną wymienić, to po prostu piszecie gdzieś tam w komentarzach, czy prezes sub za sub, ja wtedy się odezwie, wymienimy się i tak dalej. To są sub za suby, ale wielka flajza dla tych początkujących, tak to mówię. Widzicie, jak się będzie ślizga? Będzie ślizga, jak brałem na śniegu, to wszystko będzie tak pod realizm. Będziecie mieli w opisie link do filmiku, gdzie mój wujek właśnie miał takie poślizgi na śniegu w 2012 roku w Karnikiem. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tu macie Gabina, czyli jego wujka. A jeszcze przy okazji fajnie teraz nowych filmików u niego parę. Święta się zbliżają. Fajnie będzie czas na lepsze składanie, bo jeszcze mam parę materiałów do złożenia. Przejdźmy do środka. Jak widzicie, są walizy ruchome, przód, tył. Reduktor jest ustawiony na biegu, jak dobrze pani to nazywa. Osoby, osoby. No, mieszał to, na którym jest ustawiony tak, żeby były tylko biegi przód, tył. Tak zrobiony jest. Myślę, że może coś wykombinuję, żeby była jeszcze redukcja konna lub przodkowa. Coś takiego możliwe, że myślę, jeszcze zobaczymy. Wszystkie wskazówki realnie pracują. Diody, no diody jak na razie jeszcze nie ma, ale też będą. No muszę dokończyć inne rzeczy, żeby się zająć. Będzie konfiguracje takie jak kierownice inne. Będzie kierownica oryginalna, kierownica stara od Fergusonu z Anglii i kierownica nowa od 335-12. A co jest tu? Będą jeszcze inne konfiguracje do kabiny, takie jak Unihub, czyli taką jak ma mapę kabina. Jak ktoś nie wie, zapraszam na ten kanał. Osobiście nie widziałem, że to jest nazwa Kunika, ale po przeglądaniu internetu dowiedziałem się nareszcie i tak ta nazwa, tak ta kabina się nazywa oryginalnie. Jeżeli ktoś nie wie, czy się dziwi, to naprawdę sam się dziwiłem i sam
pierwszy raz wiem, że to jest ta nazwa, tak? No. Tak. Ktoś może powiedzieć, że tour 3B jest za duży do komisji. Owszem, jest za duży, ale takie na internecie duże czepiali ludzie i takie zdjęcia były. Czyli turbo, albo to z turbem, z ładowaniem i tak dalej. No jest na czym grać i jest wybór tego. Dobra, to już może skończymy, teraz pokażę wam wstęp i powiem co i jak. Dobra, to tak. Turem to powiedziałem, że tak. Konsola do tura będzie jest od Karasa, tylko że wycięta, ponieważ musiałem ją ustawić według siebie. Jest na teksturach Divus, ale będzie na Udimach. Wszystko z czasem, powoli. Rama do tura jest mojego autorstwa, widzicie, nie ma takiej nigdzie ramy do ofertka. To jest rama by Press Zero. To samo większość tych modeli. Oczywiście teraz się przyznaję i tak dalej, mówię, że Ferguson nie jest ogólnie moim modelem, tylko też to są modele z internetu wzięte. No co tu mamy, no co... A zresztą, co ja będę wam pokazywał. Przejdziemy do sklepu. Ferguson nie ma błędów żadnych. Tak wygląda w sklepie. Widzicie? I tak, ma 6 konfiguracji kolorów i chyba 16 lub 18 konfiguracji ogólnych. Ale będzie jeszcze więcej. Kolor obręczy, czyli inaczej felg, może mieć białe, szare, jakie tam sobie chcemy. Ciemne, takie czarne, wręcz czarne. Takie bardziej granit. Osobiście powiem, że nawet wpadły mi w oko takie. Ale jak to woli. Zostajemy przy oryginalnych, takich jak były w oryginale. Tłumik, to jest oryginał malowanie, jest szary, biały. Mamy do wyboru do koloru. Czarny drugi. Grill to samo. Mamy do wyboru do koloru. Jak chcemy mieć takie jak przy 3512, to wybierzemy jasny czarny. Widzicie, grill jest taki jak przy Ursusach. A ja wezmę oryginalny. Oryginalne malowanie jest za jasne, wam powiem szczerze, i to będzie poprawione. Kolor zaczep, to zaraz korpus. No to korpus to samo ma malowanie co tłumik. Więc tutaj wielce się nie oszczuram, bo w takich farbach wychodziły fartki. Nie jakichś tam malowanych, tylko kolor brach jest tak. Oryginalne malowanie jest jasny czerwony, czyli już taki dosyć... użytkowany, to samo jest ten też dosyć użytkowany. Ten jest też użytkowany, tylko w trochę innym stanie. Mamy też farba 60, czyli taka czerwona, wręcz jak krew. Mamy farbę zetorską, bo widziałem na internecie, że ludzie malowali Fergusonem farbami od zetorów. Nie wiem dlaczego i jak to wygląda, dla mnie to trochę niezbyt, ale ludzie tacy mają pomysły, więc tak zrobiłem. I mamy farbę od komunalki, czyli żółty. Ten żółty jest za jasny, będzie trochę ciemniejszy, ale widziałem fertki na balonkach z przodu z tuzem na żółtych farbach, więc dobra, zrobiłem, jest. Jak komuś się nie podoba, to po co mam malować takiego? Farby są za darmo, nic za to nie płacisz. Widzicie? Dobra, to tak, tłumik sobie ustawię na taki kolor, żeby wam pokazać. Grill też na taki. Tak, silnik. Mamy Ferguson 235. 38 koni, Ferguson 255, 47 koni, turbo przy 35, czyli daje tyle koni co Ferdek 255, lub turbo przy 255 daje nam 56 koni. Turbo to jest pic na wodę, widzicie, tutaj coś tam wchodzi i dalej się kończy. To jest tylko, aby tylko wyglądało taki, tak z tej perspektywy. Ja co tu nie będę przejmował się tym. Mamy konfigurację koł. Koła oryginał, rolnicze przód, lub balonki. Wszystko tak jak w internecie znalazłem, tak odzorowałem. Do tego mamy błotniki bez błotników, błotniki metalowe, czyli do dwóch typów kół, takich jak oryginał lub rolnicze. A do balonówek mamy plastikowe, czyli tak są odzorowane. Naklejki maska, tu jest dużo naklejek, czyli takich jak MF2351, MF235 z Ursusem, MF235 wersja angielska. MF235 wersja angielska z Ursusem i to samo jest z MFN255, te same standardy, czyli tak wersje polskie i wersje angielskie. I teraz brak. No to dajmy sobie angielską wersję MF255 z Ursusem.
Naklejki turbo, tak lub nie. Naklejka turbo zmienia się przy grillu. Grill mamy od MF235 lub od MF255. Widzicie? Jest prawidłowo ustawiony, ma tutaj 4 żeberka, tu 3, jak dobrze pamiętam. Mierzyłem u wujka i jest zgodnie zrobiony. Mamy też konfigurację tumików. Tumik oryginał. Tumik długi, czyli taki bardziej pod nagraka czy kabinę inną, żeby dym nie wpadał w kabinę. Mamy też tumik turbo 1, czyli prosta rura. I tumik turbo 2, rura zagęta. Oczywiście jak tu weźmiemy sobie wychwytnik, to wychwytnika nie będzie. Jak tu sobie weźmiemy przy zwykłym oryginale, to już wychwytnik będzie. To jest wszystko zrobione tak, by by prawidłowo działało. Mamy kierownicę staro, na razie przy wyborze, wszystko na odimach i nową. Ale dojdzie jeszcze kierownica oryginał i konfiguracja drążka kierowniczego. Mamy sterowanie standardowe, czyli drążki, lub sterowanie wspomaganiem. Czyli widzicie, wspomaganie siłowniki, przewody, które idą tam do kabiny i tak dalej. Kabina to jeszcze nic z tym nie robiłem, bo na razie siedzę w turach. Mamy kunicha mafia grabina, czyli taką jak jest u mojego wujka i tam będą jeszcze jakieś dodatkowe, ale to jeszcze w planach. Tur, mamy tak bez tura. A może poczekaj. A, dobra. Tur, tak, jest sama rama. Czyli to jest sama rama bez żadnych tam siłowników, nic, tylko samiutka rama, tak jak mówiłem. Nowka rama, modelowana świeżo, jeszcze na Divus, nie na Udimach. Mamy tur dwusekcyjny, czyli będzie tur dwusekcyjny i do tego jeszcze wymodeluję tur kupowany osobno. Lub będzie tur trzysekcyjny i ten, co jest w paczce Karasa do Perkinsa jego. Oczywiście tak, to jest zrobione na jednym zaczepie, tylko że ten zaczep jest jakoś tam modyfikowany. Tak wymyśliłem, tak zrobiłem. I to samo przewody, wszystko będzie zrobione na błysk. Tutaj nie wchodzi belka w silnik, jak to jest w innych modach, że przez silnik przychodzi. Jest wszystko wzorowo zrobione. Tak, żeby zaczep był, to albo jest tur, brak zaczepu, czy brak tura, to jest zaczep. Musimy to pamiętać. No i to jest oryginał, czyli dwa obciążniki, 4 obciążniki razem 100. I kolor zaczep to jest to samo, co kolor korpusu i tak dalej. Jasny, szary, szary, jasny, czarny i jeszcze wam pokażę tak. Myślę, że w takich kolorze mój wujek ma właśnie fartka. No jeszcze tylko inny grill. To tak, konfiguracja zaczep tył. Mamy tak, zaczep. No zaczep teraz jest w oryginale, czyli do przyczepy ustawiony. Lub możemy zmienić zaczep do śruby. Teraz nie możemy zaczepić przyczepy, możemy zaczepić tylko maszynę na cięgno. A teraz możemy zaczepić tylko przyczepę, śruba jest tak jakby zwolniona ze swojej funkcji, leży sobie tylko tak. Ozdoby tył, takie jak odblaski, chlapacze krótkie tył, widziałem na filmikach takie przy wartkach. I chlapacze długie tył, oczywiście chlapacze mam już zrobione na Udimach, wszystko tak dalej, tylko trzeba je dodać w tych miejscach, one gdzieś będą dotąd. Nie będą to długie jakieś, ale będą ruchome. Podłokietnik. Lewy. Prawy. Obydwa. Dajmy sobie prawy. O. Jeszcze jakaś. A. Jeszcze. Mamy konfigurację deska, czyli pasażera. I mamy też taką konfigurację jak chlapacze przód. Ale one są na Udimach i one jeszcze będą wiele miały poprawek, bo to będzie głównie pod kabiny robione. Widziałem też Fergusony bez kabiny z chlapaczami, żeby nie wiem, ktoś wsiada, wysiada, żeby nie wpadł pod koło. Ale one są poprzecinane i tu bardziej zrobione przy błotniku samym. No, osobiście powiem wam szczerze, że ja to poprawię i zrobię. Tak wygląda Fergio ogólnie w sklepie. Myślę, że macie na co czekać, jest sens wbijać te 5000 subskrypcji, ponieważ maszyna już teraz zabiera wdech w piersiach. Powtarzam jeszcze raz, maszyna na 5000 subskrypcji nie tak, że od razu będzie 5000 już tego nie wydaje, tylko po przekroczeniu 5000, sorry za błąd, który zrobiłem wcześniej. Po prostu nie mam za bardzo czasu, żeby to robić, tak siedzę i tak po nocach i tak jak mam czas, to robię, przy tym siedzę. Ale to nie jest tego czasu, nie wiem, dwie doby czy coś. To jest godzinka i co innego trzeba robić.
No, ale wiem, że na pewno będziecie chcieli to i dostaniecie. Naklejeczki Ursusa zostaną poprawione, ponieważ są trochę rozciągnięte. To samo inne naklejeczki, wszystko jeszcze zostanie poprawione na Divusach. No i logo autora, czyli ja, prezes Ziaro. I światełka też zostaną poprawione, ponieważ te są nieoryginał. Oraz chcę, żebyście mi pomogli, czy pulpit zegarów ma być siwy, czy wręcz czarny, jak w oryginale. Mi bardziej przypadł siwy do oka i chyba siwy zostanie dla mnie. A nie wiem, albo zrobię konfigurację kolorów kolejne, czyli pulpit i tak dalej. I zaczep, czy ma być czerwony, czy ma być siwy wręcz pod kolor korpusu. To na tyle. Ferguson nikt na minimum po przekroczeniu 50 tysięcy. Zdrowych, wesołych świąt życzę. Zapraszam do akcji sub za sub w moich komentarzach. Będziecie mieli jeszcze raz je opisano w opisie. Wszystkie informacje zawarte tam, znaczy linki w opisie, a resztę informacji znajdziecie oglądając jeszcze raz filmik. No to co? Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się śmiało. Cześć!